Radziąkowie obchody święta niepodległości rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pod wezwaniem świętego Wojciecha. Myślę, że to jest tradycja, właśnie co najmniej stuletnia i dobrze, że dzisiaj tak się też to odbywa. No, ksiądz Paweł przygotowuje się wyjątkowo, oprawa wojskowa, sztandary. Ranga tej mszy naprawdę wskazuje oprawy i Słowa Bożego jest wyjątkowa. Święta narodowe w naszym kraju zawsze uświetniają służby mundurowe oraz harcerze, którym słowa Bóg, honor i ojczyzna towarzyszą każdego dnia. Zgadza się, jesteśmy tu już od wielu lat, świętujemy razem z mieszkańcami Radziąkowa, z władzami miast Radziąkowa. My propagujemy wśród naszych drużynach, podczas zbiórek, podczas takiej uroczystości właśnie bardzo radosny patriotyzm. Myślę, że to jest nasz wspólny sukces społeczności, że my nie musimy wyznaczać szkoły, która coś przygotuje, oni sami chcą, sami się zgłaszają i na każdą uroczystości jest inna szkoła. I właśnie to nas sukces, że młodzież garnie się również do uczestnictwa w tych uroczystościach. Ja myślę, że harcerze przede wszystkim z chęcią biorą udział. Ja nie wiem, jak dzieci ze szkół, natomiast na pewno harcerze, my staramy się przez cały rok pracować, bo mamy święta 11 listopada i 22 Dzień Myśli Braterskiej i wiele różnych innych świąt, w którym bierzemy udział, więc jakby to jest naturalne w naszych środowiskach harcerskich, że nie musimy zmuszać na szczęście dzieciaków, żeby brały w tym udział. W Radziąkowie ten rok jest wyjątkowy. To nie tylko stulecie odzyskania przez Polaków niepodległości. Stulecie odzyskania niepodległości, 20-lecie restytucji praw miejskich Radziąkowa, także wyjątkowe też rok. Myślę, że dużo się dzieje, dużo o charakterze imprezy, o charakterze właśnie patriotycznym, takim, którym wspominamy, ale również myślę, że te daty zobowiązują do patrzenia w przyszłość, do dalszego rozwoju działania. Konstytucja 3 maja była drugą na świecie, a pierwszą w Europie. Zmieniła ustrój państwa na monarchię konstytucyjną oraz ograniczyła demokrację szlachecką.